Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 1. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Gram na Xboxie One, jakby ktoś się pytał, we wstecznej kompatybilności ta gra jest teraz dostępna na najnowszą konsolę od Microsoftu. I tak, odblokowały mi się niebieskie wyścigi. Tego jest naprawdę tutaj bardzo dużo. I jeszcze trzeba dokończyć zielone, ale ja Wam obiecałem, że będziemy robić te nielegalne wyścigi tutaj. Dzisiaj mam... właśnie, muszę sprostować jedną rzecz, bo jak zwróciliście mi uwagę w komentarzach, Lamborghini Diablo, który jest w Forzie Horizon 1, posiada napęd tylko na tylną oś. I ja mówiłem cały czas, przez cały film, że ma napęd na 4 koła, to dlatego, że samochód bardzo ociężale się prowadzi i właściwie byłem do tego stopnia Wam nie ufałem, że aż wszedłem do gry tego samego dnia, którego udostępniłem ostatni odcinek i w którym pisaliście mi, że ten samochód ma napęd na tył tylko. I wszedłem do tej gry i sprawdziłem, czy rzeczywiście ma napęd na tył. Nie wiem, czy to będzie widoczne dobrze na nagraniu, bo jest ciemno teraz w grze. Może uda mi się Wam to pokazać później, ale to auto rzeczywiście ma napęd na tył tutaj w grze również. Mimo że bardzo ciężko skręca, jest podsterowne, czyli wywala na zewnętrzną część zakrętu samochód i ogólnie bardzo ciężko się prowadzi. Dlatego ja przez cały czas myślałem, że rzeczywiście mamy tutaj napęd na 4 koła, a poza tym trakcja jest całkiem dobra. Niestety jeśli właśnie podjedzie się do ściany i doda gaz do końca, to buksują tylko koła z tyłu, czyli mamy napęd na tylną oś. Tak jak to jest, to jest dobrze odzwierciedlone z realnego świata, bo Lamborghini Diablo Super Veloce posiada tylko napęd na tył. A ja myślałem, ja w ogóle mam takie odczucia co do Lamborghini, że wszystkie te Lamborghini są z napędem na 4 koła. To dlatego, że troszeczkę może przesiągnąłem tymi nowymi technologiami związanymi z napędem, bo w tych najnowszych Lambosach, Aventadorze czy Huracanie są po prostu instalowane te napędy na 4 koła, AWD. A tutaj w Diablo mamy napęd na tył głównie, bo są wersje Diablo, gdzie mamy też napęd na 4 koła. Natomiast ta, z którą mamy tutaj do czynienia w grze Forza Horizon 1, ma napęd na tył tylko i wyłącznie. Dobrze, jedziemy sobie zrobić te wyścigi. Dzisiaj bym chciał też w Diablosie trochę pojeździć, bo bardzo mi się podoba ten samochód z wyglądu. Czytałem troszeczkę sobie o tym aucie i w momencie, kiedy publikowałem ostatni odcinek, więc było to jakiś czas temu, filmik, który teraz nagrywam w dniu publikacji, czyli dzisiaj w poniedziałek. No i czytałem o nim troszeczkę i światła ma zapożyczone z Nissana? W każdym razie wiem, że 300ZX. Dobra. Tutaj mamy to. Musimy tak tu wjechać, spoko. Ale czy... nie muszę aż sprawdzić na telefonie, czy to był Nissan, czy nie Nissan. Wybieramy wyścig. Co my tu mamy? C w garażu aktualny. No to weźmy sobie ten samochodzik nasz, aktualny, czyli Diablosa. Już sprawdzę. 300ZX. 300ZX. Nissan, no. Nissan, dobrze. Sprawdzę, jak w ogóle wygląda ten samochód. Chodzi o światła otwierane, bo pierwsze wersje Lamborghini Diablo miały właśnie te światła takie stałe, no nie? Nieotwierane. Tylko nie wiem właśnie, który rocznik to był tego Nissana, że zapożyczyli. W każdym razie Diablo jest z lat 90. Produkcja była tam w latach 90. Patrzę tutaj jedną wersję Nissana ZX, ale to jest, kurczę, naprawdę bardzo fajny samochód. Zobaczcie sobie, nie wiem, czy to będzie dobrze widać na telefonie. Jest to naprawdę spoko auto z wyglądu i pewnie chodziło o tę wersję Nissana 300ZX. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że dobrze to pokazałem. Ale okej. Mamy sobie wyścig. Poziom trudności mamy na trudny. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Myślę, że z czasem, jak mówiłem w poprzednim odcinku, z czasem postępu w fabule... Jeju, jaki wielki nos ma ten samochód, ta korwetka z boku. Masakra. Z czasem z postępu w fabule poziom trudności będzie się automatycznie podwyższał. Ja tutaj chciałem włączyć troszeczkę głośniej, podgłośnić dźwięki z gry, a konkretnie dźwięki samochodu, żebyśmy to lepiej słyszeli. No ale niestety są tylko dwie możliwości, albo podgłośnić muzykę, albo podgłośnić wszystkie efekty, w tym na przykład jakieś uderzenia, piski opon. Tak, nie ma rozgraniczenia między podgłośnieniem właśnie oddzielnie, odrębnie silnika, a odrębnie powiedzmy jakichś tam uderzeń, czy muzyki. Wszystko jest, znaczy muzyka oddzielnie jest, ale te takie efekty, o, na przykład takie uderzenie jak teraz, czy to, tak, to wszystko razem podgłaśniamy. Okej, gdyby nie tamten zakręt, tamto skrzyżowanie, gdzie mnie bardzo wybiło, gdybym nie cofnął, to bym był chyba na ostatniej pozycji, bo bardzo, bardzo źle tam podjechałem. Wow, jakie piękne widoki w ogóle. Tutaj, nie wiem czy wam pokazywałem, mamy widok z kokpitu oczywiście w Forzie, tylko on jest taki strasznie, strasznie ubogi. Niewiele w tym kokpicie widać. Widać więcej tego, co jest na zewnątrz. Ciekawy zabieg w sumie, twórców Forzy, tej pierwszej. No bo tak, to chyba chodziło bardziej o to, aby ukryć niedoskonałości w tym kokpicie. Ten kokpit przypomina mi odrobinę Grida Autosport, z tym, że tam ten kokpit to w ogóle był rozmazany, tam tu chociaż jakieś wyloty powietrza widać, nawiewniki, kierownicę, widać, że ta kierownica się obraca i w ogóle to już jest, o żeż ty w mordesz ty, to już jest lepiej, no tam tego nie ma, tam jest jakiś rozmazany kawałek czegoś czarnego i totalnie nic nie widać. Tutaj to zaciemnili te takie elementy, nawet nie mogę się delikatnie spojrzeć w dół, mogę ewentualnie troszeczkę w bok, tak. No i coś tam widać. I tak kokpit jest lepiej odwzorowany niż w tym gridzie. Dajcie spokój. Jak sobie pomyślę o tamtej grze, to aż mnie ciarki przechodzą. Pyk. Fajny jest widok z maski. Dobra, próbujemy tam dogonić. Troszeczkę skusiłem na jednym zakręcie i może być ciężko. Pierwszy zawodnik naprawdę ładnie odszedł. Mi. Zostało kilka zakrętów i raczej ciężko będzie go dogonić. Szeroko dogoniłem i tutaj teraz muszę ładnie ściąć. No to już ostatnie zakręty. Słuchajcie, i będzie ciężko, żeby to dokończyć. Nic, ja to muszę powtórzyć. Nie poszło mi. Wiecie, ja pierwszy raz gram w Forzę, przechodzę ją pierwszy raz i tych wyścigów, tej mapy nie znam tak dobrze niestety. Chciałbym, ale nie znam. Okej, mam takich samych przeciwników jak wtedy. To jest Corvette C2 raczej niż C3. Myślałem, że to jest C3, ale C3 ma troszeczkę inny tył, zdaje się. Tak jeszcze nie spojrzałem na resztę tych samochodów. Widzę, że tam z przodu chyba jedzie BMW E30 i... wow. Przede mną jedzie Acura na pewno, tylko nie wiem jaki to jest model dokładnie. No i na samym przodzie też nie mam... O Jezus, no te cholerne trafiki mnie denerwują. Jeżdżą bez świateł, no fakt, to są Stany, tak? To oni tam sobie mogą bez świateł jeździć, ale w ostatniej chwili dopiero ich widzę, no. Szlak by ich trafił. Dobra, ja jestem ciekawy, może BMW E30 albo Mercedes, to chyba Mercedes, nie, kurde, no. Te dwa samochody bardzo były podobne, nie pamiętam nazwy tego Mercedesa, który był konkurencyjny właśnie dla BMW E30, ale był to jeden z takich nielicznych właśnie wyścigowych Mercedesów, zrobiony specjalnie pod wyścigi, ale był świetny, też z wyglądu bardzo, bardzo ładny. Zupełnie jak BMW E30. BMW E30 jest to zresztą samochód, który też bardzo mi się podoba, jako nieliczny z marki BMW. No to jest BMW. Ojej, już. Mnie denerwują te trafiki pieprzone. Odwrócisz się tylko albo zmienisz sobie kamerę i już od razu jest trafol pieprzony. Ach, tu się trzeba skupić na tej drodze. Tutaj jest dużo takich pagórków, gdzie można właśnie trafić na cholernego gnoja. No dobra, jest w sumie dzień, na tym wyścigu chyba specjalnie jest dzień. Chciałbym wam pokazać, że rzeczywiście buksują tylko koła z tyłu, żeby nie było. Boję się tak odwracać. O, odwróciłem się i od razu się Jak? Przecież go minąłem! Co to? To nie jest The Crew! Tutaj troszeczkę dokładniej się gra. Dobra, olać to. Jezus. Nie, wiecie co, jest troszeczkę problem w sterowaniu tym Diablom. Ono naprawdę nie jest takie łatwe w opanowaniu i trzeba... Czasami potrafi mnie na przykład zarzucić delikatnie i widzicie, że mam z tym problemy, aby samochód ustabilizować, żeby jechać w prostej linii. Muszę sporo kontrolować i starać się, żeby ten samochód w miarę się zachowywał. Ale jestem ciekawy tego Lotusa z poprzedniego odcinka. Jak pamiętacie, na krętej drodze właśnie ścigałem się w Diablo kontra Lotus. Myślę, że ten Lotus bardzo fajnie będzie się zachowywał, przynajmniej z tego słynie, że jest to taki go-kart z takimi lepszymi osiągami, jeśli chodzi o prowadzenie. Auto ponoć wymiata w rzeczywistości. Nigdy nie jeździłem, a jest bardzo mało miejsca w środku tego auta. Jeśli ktoś z Was się interesuje motoryzacją, może zobaczyć sobie właśnie model tego samochodu w jakiejś tam recenzji i zobaczyć, jak wsiada do niego jakaś wyższa osoba, przypuśćmy nawet 180 albo 190 cm wzrostu. No, wsiadanie do tego auta zajmuje trochę czasu, może dochodzić nawet i do pół minuty, także 30 sekund to jest jednak dużo. No dalej, właśnie zaczynamy. Dobra, to niby sobie pojechaliśmy. Carson, czy my to... O, tu coś mamy. Okej, zobaczmy. Ja nie wiem, czy ja już tego nie jechałem czasem. To są jakieś nowe wyścigi w tym Carson. I zrobimy sobie jeszcze ten i potem pojedziemy robić te mistrzostwa. Myślę, właśnie dokończyłbym najpierw te zielone, a później pójdziemy sobie na niebieskie mistrzostwa. O, w ogóle Lamborghini Diablo, którym jeżdżę teraz, jest konkurencyjne dla Bugatti EB110. To jest na tyle ciekawe, że ja właśnie startowałem z fabułą w właśnie Bugatti EB110 w Forzie Horizon 2. No i widocznie zaczynamy od podobnych samochodów, jeśli chodzi o klasę. Tutaj patrzę, zwrócił moją uwagę jeden samochód, który właśnie mijam. To jest prawdopodobnie Maserati Gran Turismo. Oh my god. Pieprzony Cosworth. Maserati Gran Turismo. Tu jest przede mną Honda S2000, dalej jest Mazda RX-7. No pieprzo... No nie! Wszyscy mi w tym odcinku dzisiaj zajeżdżają drogę, no! Nie wiem, czy ja jakoś z sobą jeżdżę. Dobra, wracając do Maserati Gran Turismo. Samochód... Może tak troszeczkę odbiegnę od tematu, ale samochód przypomina mi jedno auto w GTA Online. Z wyglądu. Ja się właśnie zastanawiałem, do czego... Cholera, do czego to Gran Turismo jest podobne? I możecie sobie obejrzeć właśnie mój przegląd, czy raczej tuning samochodu Furore GT, tak się nazywa w GTA. Bardzo fajnie wyglądało to auto. Oczywiście detale się różnią, bo te modele w GTA nie są już rzeczywiste. Modele się tam troszeczkę różnią. Cyk. Ale jednak zachowuje ten taki swój klimat. O, jest tutaj też Supra razem ze mną. Z przodu jedzie Cosworth, Ford. Dalej... Co oni takie wielkie łuki tutaj robią? Jak tu można ładnie ściąć? Okej. I dalej mamy tak. Zobaczymy, co tam jedzie na przedzie. Podejrzewam, że ta Mazda RX-7 się dość wysunęła. No, tu mocno skróciłem. Miałem wrażenie, że zaraz wypadnę z trasy. Mówię, Diablo ciężkie jest trochę w opanowaniu. Okej. I co my tu mamy za kolesi? O, tu mamy... jak on się nazywał? Wiem, że Mitsubishi, tylko nie pamiętam modelu. A z przodu jedzie Sylvia. S13. Prawdopodobnie. Tak. Ja bardziej rozpoznaję te marki samochodów tutaj w tej Fordzie niż w Fordzie Horizon 2. Jakoś one są bliższe mojemu sercu. Te modele. Wow. Jak na razie, bo później przecież będą jeszcze inne samochody. A w Fordzie dwójce przecież mamy, kurczę, taką rozbieżność modeli. Mamy klasyki, ja nie wiem, czy tutaj są klasyki. Pamiętam tylko, że w dwójce były te klasyki. Czy raczej są? A może raczej będą, powinienem mówić, bo przecież... No ja, gdzie ja pojechałem? Czy raczej będą, bo Forza Horizon 2 wyjdzie dopiero później. Ej, światło mi zgasło! Już się zapaliło. No jakiś bug był śmieszny. No, i tam jest sporo klasyków, takich jak Chevy Cobra. No... Kurde, chyba albo 7 albo 8-litrowy silnik pod maską. I taka mała buda, tam dosłownie kilka osób, dwie osoby się mieszczą i są ściśnięte, bardzo blisko fotele siebie są umieszczone. I taki potworny silnik pod maską. I zresztą wygląd niesamowity, bardzo mi się podoba to auto. Zresztą masę klasyków mamy w Forzie Horizon 2. Tutaj jeszcze nie widziałem jakiegoś takiego bardzo starego klasyka, typu jakieś Maserati albo Alfa Romeo. Dobra, obiecałem, że lecimy, to lecimy. Cyk, tutaj mamy jakąś tablicę do zniszczenia, tam gdzieś przy fontannie. Można by tam zajechać. To się da rozwalić? Nie. Może nie da się takich rzeczy rozwalać. Ok, jedziemy sobie prosto na wyścig. O, tutaj coś mamy ciekawego. To jakiś balon, zobaczmy. To jest w miarę po drodze, więc okej. Tak myślę o jakimś nowym samochodzie, żeby sobie sprawić. Pisaliście mi też, że po wygrywaniu jakichś tam zawodów, ogólnie kończących pewne mistrzostwa, tak? No to dostaje się samochód właśnie. Ja dostałem już Forda Raptora w pojedynku jakimś tam. Wow. No, tutaj ABS dało sobie znać, a raczej jego brak, bo wyłączony mam. Zahamowałem ostro i po prostu pojechałem do przodu. I że właśnie też wygram Diablo w tych pojedynkach. Mi to nie przeszkadza, bo ja chciałem mieć ten samochód wcześniej, a ponieważ miałem wystarczającą ilość kredytów, teraz mam 177 000. Mogłem kupić, mam, jeżdżę wcześniej niż to zaplanowała fabuła, nam mogła zaplanować. I to jest dla mnie fajne. A tutaj też samochodów jako tako sprzedawać chyba nie można, bo w Fordzie 2 wiem, że można było ewentualnie usunąć z garażu, tylko że sprzedawać nie można. Dobra, zobaczmy co to jest. To jest prawdopodobnie impreza z... Impreza związana z taką pokazówką typową. No, nie pokazałem wam, że tutaj Diablo ma napęd na tyłu, ale dobra, zostawmy to już. Wiadomo o co chodzi, nie? Będziemy się ścigać w... O! Audi Quattro! Kultowa rajdówka. Ponad 400 koni mechanicznych, napęd na 4 koła. Tylko ja nie wiem, czy to jest akurat ta rajdowa... To jest chyba ta rajdowa wersja, bo rajdowa wersja jest bardzo krótka w stosunku do takiej seryjnej. Ole ruszył, kurczę. Dobra, ścigamy się z balonami. One tak sztucznie szybko lecą. Tak? A... No nie, zobaczcie. Tak bardzo szybko się poruszają do przodu. Tak balony raczej się nie poruszają. Chyba że wiatr był nie wiem jaki, no. Ale okej, to jest pokazówka. To jest taki wyścig, wiecie, dla fanów, no nie? To jest fajne w sumie, w rzeczywistości chyba nie ma takich organizowanych wyścigów, bo czy one mają sens? Wyobraźcie sobie, może nie tyle z balonami, ale wyobraźcie sobie taką sytuację, taki wyścig, gdzie ścigamy się z samolotem, gdzie samolot leci przez te same punkty co samochód i który z tych dwóch zawodników szybciej dojedzie na metę. No, byłoby to piekielnie niebezpieczne, gdyby samolot musiał gdzieś tam lawirować między jakimiś drzewami, słupami, czy nie wiadomo czym, co się znajduje na drodze albo blisko drogi i próbować wygrać z samochodem. Jest oczywiście taki gościu, o, tylko imię mi i nazwisko wyleciało z pamięci, bo już dawno oglądałem filmiki o nim, ale Ej, słuchajcie, ja nie wyprzedzę tego balonu chyba. Patrzcie. Pierwsze miejsce, okej, ale moim zdaniem ja byłem drugi. Nieważne. No jest ziomek właśnie, który lata tymi samolotami, taki stary dziadek, czy taki siwy, nie wiem czy on jest stary, niektórzy siwieją już wcześniej. Anuluj przesyłanie. Pyk, anuluj, pyk. No i lata tymi samolotami, takie przeciążenia, daje radę, to jest niesamowite. O, fajnie, mam Audi Quattro. Ekstra. Oczywiście. To mamy nowy samochodzik. Fajnie, w sumie tak trochę pod koniec odcinka. Nie chciałbym teraz nazywać odcinka, że będę miał Audi Quattro, bo tak oglądałem ostatni odcinek i właśnie trochę mi było głupio, że na miniaturce było Diablo, a tak w zasadzie przejechaliśmy tylko 2 wyścigi w Diablo, bo nie mogłem tego samochodu wybrać na inne wyścigi. Wow, ale pięknie chodzi to zawieszenie. W ogóle samochód, to Audi mi się podoba. Kiedyś mi się nie podobało, teraz mi się podoba. Jak poczytałem o nim trochę i widziałem samochód w akcji w grupie B, jak się ścigało w latach 70., 80. Ludzie, o Jezus, w ogóle te szalone czasy dla ścigania się właśnie, czy ścigania, czy w ogóle rajdów. Nie powinno się mówić ścigania, niektórzy mają do tego obiekcje. Szalone czasy dla rajdów i dużo takich bardzo niebezpiecznych sytuacji powstawało właśnie na takich zawodach. Co my tu mamy? Challenger 12 z 2012 roku. Tak, ta gra jest z 2012 roku, czyli ma już 4 latka. W sumie myślałem, że jest starsza, myślałem, że to będzie gdzieś 2010 rok, wiecie? Ojej. Rzuciło mnie trochę, to konkretnie. Tu już na pewno mamy napęd na 4 koła, to już chyba nikt nie będzie dyskutował na ten temat. Ja myślałem, że właśnie ta gra jest z 10 albo 9 albo 8 roku, coś takiego. Tak mniej więcej mi grafika o tym podpowiadała, tylko że nie wziąłem pod uwagi, że no, była produkowana i wyszła tylko na konsolę Xbox 360, no a tam grafika wyglądała dużo gorzej. Mimo to ta Forza i tak wygląda fajnie, jest grywalna nadal. Z tego co mi pisaliście w komentarzach, niektórzy, którzy grają właśnie we wstecznej kompatybilności, po dłuższym graniu mają problemy z płynnością gry. No ja już to wielokrotnie pokazywałem, wystarczy wyjść do menu konsoli i wrócić z powrotem i sprawa się automatycznie naprawia. Tak, nie ma lagów jakby, no. A ciekawy jestem, czy w jakimś tam stopniu ta gra została ulepszona graficznie, albo czy zostały załadowane chociaż lepsze tekstury, albo czy gdzieś teren bardziej się doczytuje gdzieś tam dalej na tej konsoli, bo przecież ta konsola jest no troszeczkę jednak lepsza od Xboxa 360. Troszeczkę to nawet za mało powiedziane, powiedziałbym, że nawet bardzo. No i zobaczcie, tu mamy całkiem czarny ten kokpit. Nie? Taki dziwny zabieg, nie podoba mi się to. Wolałbym, właśnie, czy ja bym wolał zobaczyć kokpit taki rozpikselowany, ale jednak jaśniejszy, czy taki ciemny, a jednak, który wydaje się w dobrej jakości? Jakbyście wy woleli? Dobra, jesteśmy już na miejscu. Mamy nową furę. I tu możemy się zmierzyć w wyścigu. Ja na pewno mam jakiś samochód, który da radę konkurować na tym wyścigu. Może fajnie by było, jakby to było właśnie Audi Quattro. A nie, musimy tu US Muscle, a z US Muscle... No, o nie, wiecie co, ja robiłem już ten wyścig. Nie tak szybko. Twój samochód jest o wiele za dobry na te zawody. Musisz usunąć pewne części, zanim organizatorzy pozwolą... Chyba ja już go robiłem, tylko on mi się właśnie nie zapisał. Muszę go zrobić jeszcze raz. A mam jeszcze herbatkę? Mam. Pijcie herbatkę. Będziecie zdrowi. O. Tutaj mam jakoś... Właśnie, pytaliście się mnie też, czy będę kupował jakieś dodatki, typu dodatki rajdowe do tej gry. Wiecie co? Nie, absolutnie. Samochodów mamy tu i tak duży wybór. A niedługo wychodzi Forza Horizon 3. I tam raczej będę się skupiał na kupowaniu ewentualnie jakiejś dodatkowej zawartości niż tutaj. Bo tak, no, mnie rajdy ogólnie w Fordzie jakoś nie jarają. One są, tylko że no jeśli bym chciał naprawdę pograć w jakąś fajną grę rajdową, to bym sobie zainstalował znowu Dirt Rally, gdzie mamy świetną symulację tej jazdy na szutrze. To jest coś niesamowitego. Jeśli ktoś nie grał w tę grę, to polecam. Ja tak pomyślałem sobie, że będę w nią grał, jeśli będę miał kiedyś kierownicę, ale ja ogólnie bym chciał grać na kierownicy, tylko ja jestem zwolennikiem minimalistyczności. Nie zdzierżyłbym, gdyby taki wielki gracz stał dodatkowo w pokoju u mnie. I gdyby mi tu przeszkadzał gdzieś tam, to jest jednak, wiecie, to zajmuje dużo miejsca, jakby nie patrzeć. Widziałem jakieś takie inne rozwiązanie co do kierownic, że można mieć taką bezprzewodową kierownicę, taką Xboxową. Tylko, że to się mija z celem, no to już lepiej na padzie grać. Jak tak. No, moim zdaniem bez sensu wykupować sobie taką kierownicę malutką. To już nie wiem. Ale na przykład myślałem o kierownicy G920, którą mógłbym podłączyć pod Xboxa, z tym, że no właśnie, czy ja bym chciał grać na Xboxie w jakąkolwiek grę na kierownicy? Raczej nie. Najlepsze symulatory są właśnie na PC-ta i jeśli już bym chciał grać właśnie w jakiś symulator, to na PC-cie i mógłbym sobie kupić albo G29. Jest jeszcze G27, z tym, że to już jest taka starsza kierownica, nie? Kurde, zobaczcie. Znowu nie zaliczę tego wyścigu. To ja już go zrobię po odcinku, jak teraz mi się nie uda go zaliczyć. Ale trzecie miejsce, tam chyba chodziło o to, aby być na podium, nie? A i jeszcze jedna bardzo ważna informacja, słuchajcie, na temat tej gry. Nie wiem, czy wiecie. Okej, to było dziwne. Nie wiem, czy wiecie, ale działa tutaj tryb online, grając na konsoli Xbox One. Pokazuję tutaj, bo z tej strony u mnie jest konsola Xbox One. Tak, można grać bez problemu. Już sobie ostatnio uruchomiłem, jeśli ma się usługę Xbox Gold włączoną, co jest niesamowite. No zobaczcie, nie zaliczyłem tego wyścigu. To ja muszę mieć zieloną opaskę, żeby brać udział w tych wyścigach? Nie wiem, jak to działa. Ale będzie trzeba brać już... O, żeż ty w mordę. Wymagany nowy samochód. To jedziemy kupić jakąś nową furę, o ile mnie będzie stać. Salon samochodowy. Musimy kupić coś w klasie S. Albo stuningować coś do klasy S. No, to może być ciekawe. I co my tutaj mamy w ogóle w tej klasie? Jakie samochody? Tak jeszcze tego do końca nie przeglądałem. Ale zobaczymy. Jak brzmi to Audi Quattro? Wiecie co, ciekawie, tylko że ten dźwięk jest strasznie przytłumiony. Niektóre samochody mają wyrazisty dźwięk, a niektóre właśnie mają taki przytłumiony. I tak samo było w Forzie Horizon 2. Takie bardzo zróżnicowanie między tymi dźwiękami aut. Jedne brzmiały bardzo wyraźnie, soczyście, a drugie tak jakby... w ogóle nie brzmiały. No. Ogólnie dźwięki w tej grze są bardzo fajnie zrobione i podoba mi się to. Nie przeszkadza mi to jakoś specjalnie, a gdzieś tam sobie brzmi, jest ok, tak? Ale na przykład moim zdaniem, jeśli się wzięło kamerę w ten sposób... Może ja wyłączę radio. Trzeba tak przełączać radia, żeby je wyłączyć. Nie da się chyba od razu wyłączyć. Dobra, wyłączono. Jeśli się przekręci kamerę w ten sposób, to w Diablo było samochód słychać wyraźnie, jeśli się tak z boku zrobiło. A tutaj nie, tutaj z każdej strony samochód brzmi tak samo, więc no, muszę powiedzieć wam, że te samochody tak niejednolicie są zrobione. Dobrze. Auto, na które mnie stać. No i patrzymy. Wow, mamy Hummera H2? H1 Alfa, o Jezus Maria. Weźcie sobie, wpiszcie w goglach, w Google grafika i zobaczcie, jak ten samochód w środku wygląda. To jest urwanie dupy, dosłownie. Okej, co my tu mamy? Czy mnie w ogóle na coś stać do klasy S? Nie mam pojęcia. Co to jest? Jaguar, o proszę, jest klasyk. Są klasyki w tej grze. Tu mam klasyka BMW. To jeszcze nie jest rekin, ale bardzo podobny już do rekina, tak zwanego. Okej. Tu mamy Chargera, tu mamy Forda Coswortha, o, Lancia Stratos. Dobra, szukamy czegoś w klasie S. Znaczy, to jest tak, możemy kupić sobie samochód i ewentualnie go przerobić do klasy S, tylko chciałbym jakiś naprawdę super sportowy samochód. Taki, którego kupię, o, na przykład Bentley jest Continental GT, już jest w klasie A na starcie, o. A może Lotusa Exige Cup 240 w klasie S? Byłoby ciekawie, co? Countach? O, to jest też Cadillac CTS. Fajny wóz. Piękna sprawa. O, mamy tu Evorę. Evora mi się nie podoba. Ferrari. Tylko że to jest klasyk, podejrzewam, że ciężko będzie go opanować. Mamy Corvette. No nie ma jeszcze takich super sportowych aut. O nie, dobra, jest Ford GT. Niewiele trzeba... No shit, mamy tu Mercedesa C63 AMG Black Series i mamy go prawie w klasie S. Zobaczcie, ja tu wsadzę cokolwiek i już mamy go w klasie S. Ile mam? O, mam trochę, mam akurat tyle, żeby mi starczyło na ten samochód, to jest dobre. To jest jakiś inny Ford? To jest Ford chyba Cabrio, ten GTX1, jakiś, nie wiem, nie słyszałem o nim. Mamy BMW. Mamy Audi R8 GT, ZR1 Corvette, jest Nissan GTR. Nice. No to co? Nissana sobie kup... Ej, ale to już jest klasa S. Wow. Wow, wow. Zastanawiam się, czy właśnie kupić teraz Nissana, to już bym miał klasę S. Klasie, chciałem powiedzieć klasie. Wiecie co, jestem strasznie ciekawy tego Lotusa i tego, jak on się prowadzi w tej grze. Dlatego skuszę się właśnie na niego. A on kosztuje tylko 32 tysiące kredytów i po delikatnym tuningu na pewno uda nam się go ulepszyć do klasy S. Cyk, możemy sobie kupić, a tylko jeden kolor, pomarańczowy. Kupujemy. Myślę, że bez problemu uda się go do klasy S zrobić. On z tyłu tak troszeczkę dziwnie wygląda, bo ma taką rurę wydechową, takie dwie podwójne te wydechy, dwa podwójne wydechy tak po środku. I te one są tak przyczepione. W ogóle samochodzik jest bardzo malutki. Cyk. Jest tutaj. No tu te dwie rurki takie śmieszne, które mnie... No są tam na dole. Śmiesznie to wygląda. Okej, Lotus Exige. O, i ten samochód, tak samo jak na przykład Lamborghini Diablo, od przodu brzmi zupełnie inaczej. Mamy tu kierownicę po prawej stronie, jak ja to mówię, popsutą. Widzicie, od tej strony samochód brzmi już inaczej. Nie? Tu mamy dźwięk silnika, niby, a z tyłu mamy dźwięk wydechu, tylko że w tym samochodzie akurat silnik umieszczony jest z tyłu. Więc jakby nie było, brzmi to dziwnie, co? Dźwięki samochodów w tej grze nie są zbyt dobre. Ale samochodzik jest ciekawy. No i jak tak się prowadzi? Zobaczymy, jak się będzie prowadził w klasie S, bo raczej będę go do klasy S próbował zrobić. Z tego, co teraz próbuję wyczuć. No jest to samochód z napędem na tył. Z tyłu znajduje się także silnik. Więc... O. Jest to lekkie autko, tam chyba 1200 kg standardowo waży, już nie pamiętam dokładnie, ile tam ważył. Bardzo dużo różnych specyfikacji samochodów przeglądam i ciężko jest zapamiętać konkretny model. Tak czy inaczej, no jestem ciekawy właśnie jego prowadzenia. Powinno go mało zarzucać i jeśli bym włączył te wszystkie wspomagacze, ABS-y, kontrolę trakcji i stabilności toru jazdy, to pewnie jeździłoby się nim perfekcyjnie, a tak no troszeczkę będzie trzeba się postarać, aby bardziej sobie z nim poradzić, tak? Pyk. No i okej, Lotus Exige na następny odcinek. Ja was zapraszam na kolejny. Trzymajcie się, na razie, pa pa.